Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy jeszcze chwilę czasu, wystartujemy równo o 9. Miejmy nadzieję, że słychać i widać. Raz, dwa, trzy, test, test, test. Powoli będziemy startowali. Ostrzeżenie o ryzyku. Proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, inaczej mówiąc, możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków, utraty których nie będziemy w stanie udźwignąć. Najcięższy temat, biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, mamy za sobą. Ja mam na imię Piotr, witam serdecznie. Na pierwszym spotkaniu z cyklu live tradingu organizowanego przez Forex Club, partnerem naszym Tikmil. Bardzo mi miło. Zostało nam 1,5 minuty do 9:00. To, co mnie interesuje z perspektywy startu w Europie, jak będzie wyglądało zamknięcie na godzinowym na funcie z perspektywy wyższego horyzontu czasowego. Jeśli popatrzymy dobrze do lewej strony, nie wiem, czy tu mamy tyle historii, nie mamy tyle historii. Jeśli popatrzymy do lewej strony, za te okolice 1,15 są znaczące. O tym sobie rozmawialiśmy. Jeśli ktoś sprawdza forexowe flesze na YouTubie, na kanale Forex Clubu, będzie wiedział, o czym mówimy. Mnie interesuje zamknięcie na tym godzinowym na kablu tutaj z perspektywy ewentualnych intradayowych czy bardzo szybkich longów. Tyle tylko, że do zamknięcia musi dojść powyżej 1,15, a się na to nie zapowiada. A się na to nie zapowiada. Myślałem, że po tych fajerwerkach w dniu wczorajszym na funcie, w tym miejscu i tym dolnym cieniu, to, że ten dołek na funcie tymczasowy na dzień, dwa będzie miał miejsce, natomiast nie ma lekko, nie ma lekko. Okej, okay, no to teraz to 1,15 będzie prawdopodobnie od razu pierwszą podażą. No, jestem ciekaw, jak ten funt będzie wyglądał. W takim razie funta na razie sobie zostawimy. Na ETK-u mamy Europejski Bank Centralny, który dokłada 750 miliardów euro. Wpływa to pozytywnie w pierwszej reakcji, natomiast azjatyckie rynki no mają wyprzedaż. Mamy wyprzedaż na Australijczyku również. I z perspektywy wykresu miesięcznego, też tutaj sobie będę Australijczyka obserwował z perspektywy notowań z dolarem amerykańskim i z euro. I zaraz wytłumaczę, do czego zmierzam. Zaczniemy od Australijczyka z dolarem amerykańskim na miesięcznym. Testujemy dość istotne poziomy z perspektywy. Z perspektywy potencjalnego popytu mamy RBA, który obniża stopy procentowe. Mamy test 55 i próbę odreagowania. Czy tu będzie widać? Też będzie widać. Na tygodniowym też będzie widać. Pytanie za 100 punktów, czy dolar amerykański się ewentualnie podda? Bo na Australijczyku w chwili obecnej na godzinowym zdołaliśmy przetestować przed otwarciem w Londynie podaż, dość mocne cofnięcie, dość mocne zrzucenie. Tyle tylko, że biorąc pod uwagę, znaczy jedną rzecz, którą
Witam Maniek, witam serdecznie nawzajem. Czekajcie, żebym ja wszystko widział. Witam Piotrze. Okej. Jaki jest dla mnie problem tutaj na australijskim dolarze? Oczywiście sytuacja na rynkach wygląda tak, a nie inaczej. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z panicznym zachowaniem. Natomiast no, wyższe horyzonty czasowe, przynajmniej przy pierwszym podejściu, są respektowane i są szanowane. W związku z tym to, co ja bym chciał zobaczyć ewentualnie na dolarze australijskim, to próba wyjścia powyżej tych poziomów, retest i ewentualna kontynuacja. Tyle tylko, że użyłbym Australijczyka z dolarem amerykańskim do tego, w przypadku ustabilizowania się sytuacji, do tego, aby użyć euro-australijczyka. Okay? Mam nadzieję, że nie jest to za bardzo zagmatwane. Euro-australijczyk zrobił sobie całkiem miłą podróż w czasie sesji azjatyckiej. Taki 1000 pipsowy range. Taka nowa rzeczywistość, normalka w sumie. Generalnie rzecz biorąc, to, na co będę chciał zwrócić uwagę, to mam tutaj dwa poziomy. Jeden to jest w okolicach 94,20, a jeden jest związany z otwarciem dnia. Poziomy, które były przed chwilą testowane. Oczywiście próba handlowania na euro-australijczyku niższych poziomów wiąże się ze znacznie wyższym stop lossem, ale jeśli ten range w którymś momencie, zostanie złamany, no to jeśli zrobiliśmy 1000 do góry, zrobimy 1000 na dół najprawdopodobniej. Teraz, żeby było jasne od samego początku jak słońce, a mianowicie, czy te wszystkie środki, które są w rynek pompowane, pomogą chociaż odrobinę uspokoić rynki? Być może. Czy zatrzymają kwestie związane z koronawirusem? Na pewno nie. W związku z czym, nawet jeśli dojdzie do zatrzymania chwilowej stabilizacji, okay, to myślę, że to i tak nie będzie koniec przyłożenia, bo jakieś przynajmniej jedno finalne teoretycznie powinno mieć miejsce. Natomiast po tej pierwszej panice według mnie przyjdzie kwestia indywidualnego spojrzenia na poszczególne klasy aktywów, indywidualnego spojrzenia na poszczególne firmy, bo to, że będziemy świadkami serii bankructw, to prawdopodobnie nie podlega dyskusji. Okay? Natomiast wracamy sobie tutaj do tego Australijczyka. W związku z tym w kwestii ewentualnego uspokojenia wygląda na to, że Australijczyk, jeśli tok rozumowania o uspokojeniu chwilowym rynku ze względu na tonę kasy, która została już wpompowana, miałoby miejsce, to ten Australijczyk rzeczywiście mógłby być tutaj z tej perspektywy rozpatrywany. Wolałbym, żeby w tej chwili rynek tutaj z tej perspektywy, którą sobie widzimy na przykład na 15 i to podbicie, to wolałbym, żeby rynek zrobił jakiś 1:1 i w kierunku 94,20, w związku z czym tu ma trochę miejsca do cofnięcia i ewentualnie, gdyby chcieli bronić, to idealnie pasuje z okolic 89,80. Zobaczymy, czy tak to będzie wyglądało. W związku z czym, to, co mnie interesuje na początku sesji w Europie, interesuje mnie Australijczyk w notowaniach przede wszystkim z euro. Funt nie zrobił tego, czego się po nim spodziewałem. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja, jak będzie się rozwijała sytuacja. Mamy kolejny bank centralny o 9:30, szwajcarski bank centralny, w związku z czym za chwilę popatrzymy sobie na franka szwajcarskiego, którego mam już tutaj przygotowanego. Też w bardzo ciekawym miejscu. Oczywiście szwajcarski bank centralny zrobi wszystko, żeby osłabić swoją walutę. Natomiast pytanie po pierwsze, czy im się uda?
Po drugie, jeśli tak, to na jak długo zobaczymy osłabienie franka szwajcarskiego? Też trzeba przyznać, że dolar i tak zachowuje się nadzwyczaj dobrze, a już dolar z jenem to już w ogóle, tak? Jeszcze jedna para, na którą będę spoglądał, o której wspominałem w ostatnich dniach, to jest też eurofunt. Nie doszło do takiego zamknięcia, jakie sobie próbowałem zwizualizować w dniu wczorajszym z perspektywy wykresu tygodniowego i to, z czym mamy do czynienia, w związku z czym pewne rzeczy muszą zostać, będą musiały zostać uaktualnione. Pewne rzeczy będą musiały zostać uaktualnione. To jeszcze będzie kwestia, mamy dwa dni tak naprawdę z perspektywy tygodniowego, gdyby tutaj wybudowali długi górny cień, też wyglądałoby bardzo ciekawie. Natomiast jeśli dojdzie do zamknięcia powyżej, to okolice 90.40, 90.00 teoretycznie będą takimi poziomami prozakupowymi. Teraz tu na dzisiaj kwestia wczorajszych maksów z dziennego zielony. Godzina 15 minut, tutaj okolice 94, jest taka w cudzysłowie ostatnia deska ratunku dla kupujących, bo to jest miejsce, z którego w nocy wychodziliśmy na te maksy. Tutaj jeśli to złamiemy, no to teoretycznie umocnienie w kierunku przynajmniej 93.15 mogłoby mieć miejsce, nawet 92.70. I bardzo podobna kwestia zmierzenia tego ruchu też może wchodzić w rachubę i widzimy, że jeden do jednego dałoby nam wspomniane 93.15 ewentualnie. Zobaczymy, czy nam się uda dograć to, bo w tej chwili wygląda na to, że rynek już handluje 50% tej rozpiętości. Na razie bardzo wąsko. Proszę pamiętać, proszę zapoznać się z komunikatami, jeśli chodzi o Tickmill, w sprawie jak można handlować indeksami. Większość europejskich indeksów jest na zasadzie domykania. Amerykańskie w piątek będą, jeśli się nie mylę, jeśli jest ktoś z Tickmilla, Piotrek albo Kuba i moglibyście to potwierdzić, bo w dniu dzisiejszym ja będę sobie spoglądał na Nasdaq. I kwestia jest tego, w którym miejscu na Nasdaqu jesteśmy. Okej, w którym miejscu na Nasdaqu jesteśmy? I wydarzeń z dnia wczorajszego ewentualnie i to, z czym mamy do czynienia w chwili obecnej. Próba wyobrażenia sobie podwójnego dolnego cienia na dziennym, a do tego jutro mamy trzy wiedźmy, dobrze mówię? Dobrze mówię chyba, nie? Także generalnie rzecz biorąc, gdzieś ten scenariusz z tym takim odrobinę bardziej pozytywnym sentymentem teoretycznie może mieć miejsce podczas dzisiejszej i jutrzejszej sesji. Oczywiście z perspektywy weekendu nie sądzę, żebyśmy chcieli zostać i żenić się z pozycjami, brać ślub z pozycjami, bo przez weekend to mnóstwo rzeczy może nam się wydarzyć i mnóstwo rzeczy może ulec zmianie. Okej, Edek tutaj nie wytrzymał tej presji. Myślałem, że jeden do jednego spróbują odbić i nadbić azjatyckie maksy i to byłoby w okolicach 1.10 dobre do odrzucenia, Edka, tak? O tym też wczoraj we flashu wspominałem. Ale tutaj brakło na podbiciu dosłownie kilku pipsów, żeby załapać się na ten wodospad Niagara. Myślałem, że dzisiaj może w ramach
tego, co widzieliśmy, też próbowałem sobie przed naszym spotkaniem to jakoś zwizualizować. Podbicie, końcówka sesji w Stanach, Azja. Myślałem, że po cofnięciu zrobią 1:1, a później poprawią właśnie w kierunku 1:10 i stąd ewentualnie można byłoby szukać przyłożenia na etku. Niestety nic takiego nie miało miejsca, w związku z czym kwestia, jak się nie ma co się lubi, to trzeba będzie znaleźć jakieś nowe rozwiązanie na etku. No tyle, że obecne zachowanie pozytywnie wpływa i na eurofunta i tutaj z perspektywy ewentualnie próby podłączenia się pod jakieś krótkie. No i z perspektywy euroaustralijczyka, bo jedziemy i prawdopodobnie będziemy świadkami retestu okolic 89, 90, 89, 80 i zobaczymy, czy ten plan, który mamy na euroaustralijczyka z podbiciem i ewentualnie dopiero shortami z tego poziomu będzie miał też miejsce. W przypadku technologicznego indeksu Nasdaq, to co ja bym chciał zobaczyć, to oczywiście kwestie retestu tych poziomów pod 7000. Czy zobaczymy? Kompletnie inna sprawa. Natomiast to jest cały czas przed sesją w Stanach Zjednoczonych. Jeśli są jakieś pytania w międzyczasie, to bez żadnej krępacji serdecznie proszę o zadawanie pytań. Myślę, że taką ciekawą sprawą będzie to jako zadanie domowe spojrzeć na indeks dolara z perspektywy wykresu tygodniowego, w zależności od tego, gdzie się zamkniemy, gdzie dojdzie do domknięcia, bo przy tego typu zachowaniu dolara w chwili obecnej to mamy szansę na 108, jeśli mnie nie mylą, jeśli mnie pamięć nie myli. A Piotr pyta, co ze złotówką w najbliższych dniach. Teraz to już nie wiem, tak? 3 dni temu albo 2 dni temu robiłem flash, mówiąc o tym, że istnieje prawdopodobieństwo osłabienia złotówki, być może po jakimś cofnięciu. Wygląda na to, że Goldman posłuchał mojego Forex Flasha i bez żadnego cofania wyrzucił złotówkę w ogóle. Oczywiście żartuję z tym posłuchaniem. Natomiast no, złotówka momentalnie się osłabiła po południu, w tym samym dniu, także sam tok rozumowania był pozytywny, może cofnięcia nie było takiego, jakiego bym się spodziewał. Z perspektywy złotówki w chwili obecnej zobaczymy, co się wydarzy ze szwajcarskim bankiem centralnym, najwyżej spojrzymy sobie na wykresy z polskiego złotego. A jeśli chodzi o szwajcarski bank centralny, to zobaczmy sobie dwie pary. Zobaczmy sobie franka z dolarem i tutaj dość ciekawa sytuacja, to o czym wspomniałem, bo po pierwsze testujemy potencjalną strefę podażową. To jest kwestia numer jeden. W związku z tym tak mniej więcej wygląda sytuacja ze strefą podażową z perspektywy wykresu dziennego. Druga rzecz, która jest tutaj bardzo interesująca, to jest kwestia ewentualnie 1:1 w ramach górnego ograniczenia, by nam wychodziło w okolicach 97, 80, 98. No i powiem szczerze, że jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację, z którą na rynku mieliśmy do czynienia, jeśli weźmiemy pod uwagę zachowanie dolara względem franka i zachowanie dolara względem jena, to
trochę ten jen i ten frank przeczą pozycji safe haven w ostatnich dniach. No zobaczymy. Rynek próbuje odrzucać te poziomy. Mamy powiedzmy próbę wyjścia, ale pierwsza trójka jest na górze i to jest trójka w okolicach podaży wyższego horyzontu czasowego, też ciekawe. Natomiast to jest miejsce, z którego frank tracił na wartości. No i ciekawa sytuacja, bo generalnie rzecz biorąc można byłoby powiedzieć, że z perspektywy podaży, no to ta reakcja w tym miejscu teoretycznie ma prawo mieć miejsce. Natomiast ja bym nie przekreślał tutaj, bo tu jest dość ciekawie z perspektywy tego ostatniego miejsca słabości na rynku i tego wodospadu Niagara. Mieliśmy jedno podejście, mieliśmy drugie podejście, te odrzucenia nie były jakieś wielkie. W związku z czym i kupujący w tym rejonie będą mieli argumenty w ręku, jak i sprzedający w chwili obecnej. Zostało nam 10 minut, natomiast jeszcze jedną rzecz sobie sprawdzimy, czy nam przypasuje. Praktycznie ze stopami. O, przepraszam. I się okaże, że przypasuje. W związku z tym, gdyby rynek tutaj chciał poszukać płynności stopów, to okolice 95, 60, 95, 40. Jeśli ktoś lubi dolara z frankiem do góry, mogłoby być rozwiązaniem. Sytuacja dość podobna do tej, którą obserwowałem przed otwarciem na funcie, przed otwarciem Londynu. Gdyby tutaj bykom udało się wrócić powyżej 9725 na tych 15 minutach, wybudować te dwa dolne cienie. Chociaż ten tweezer top tutaj nie wygląda dobrze na ten moment. Jest jeszcze jedna para. Jeśli chodzi o franka szwajcarskiego, na którą za chwilę sobie zwrócimy uwagę, a złoto na chwilę obecną nie będzie nam potrzebne, a mianowicie eurofrank. Wygląda na to, że 1,05
gdybyśmy ewentualnie zobaczyli spike do spodu. I to, co widzimy w tym tygodniu, pełny swing ewentualnie. Bo jeśli sobie założymy na eurofranku, że to jest kwestia konsolidacji, jeśli założymy wczorajsze wydarzenia, że to było polowanie na stopy, to over-under z przetestowaniem i ewentualnie, oczywiście pierwszy cel 50% i później górne ograniczenie też jakieś stopy byłyby na eurofranku wskazane, w związku z czym ten eurofrank poza dolarem z frankiem tutaj u nas do obserwacji w ramach decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego. Chciałbym zobaczyć jakiś spike do spodu, zwłaszcza że obecne zachowanie temu sprzyja, jak widzicie. OK. Nam się próbuje zbierać euro. Zobaczymy, czy będzie realizowany ten plan, o którym myślę. Natomiast przypominam, mnie interesuje raczej 94,20, 94,40 obserwacja z perspektywy krótkich. Te longi tutaj mnie nie interesują. Natomiast jeśli ktoś odrobi swoje zadanie domowe odpowiednio, to jesteśmy bardzo blisko poziomu związanych z otwarciem dnia i jeśli ta reakcja ma gdzieś być, to bardzo podobnie jak to widzieliśmy wcześniej, jeden do jednego rzeczywiście może nas wywieźć w tamte moje okolice, o których ja mówię. W związku z czym, jeśli ktoś lubi longi tutaj z tej perspektywy, to jak najbardziej euro z australijczykiem do obserwacji, zwłaszcza że w kwestii ryzyka na pewno ery mają szansę być po stronie, w tym wypadku po stronie kupujących. Mamy 5 minut. Mamy próbę umocnienia franka. Jak to wygląda na naszym eurofranku? Nie wygląda, bo euro też zyskuje na wartości. Generalnie dolar jest w ruchu na ten moment. Witam serdecznie. Witam Henryku. My mamy dzisiaj w kalendarzu jeszcze kilka wydarzeń, natomiast pytanie ze 100 punktów, czy one będą miały jakikolwiek wpływ poza Szwajcarskim Bankiem Centralnym. Mamy pakiet danych zarówno z Kanady, jak i ze Stanów Zjednoczonych. Myślę, że podczas sesji po południu, jak będziecie obserwowali rynek, należy zwrócić uwagę na wystąpienie Trumpa i to będzie chyba najistotniejsze. Wracając jeszcze na chwilę do dolara, bo do indeksu dolarowego, bo wspomniałem o tym, że 107, 108 mogłoby nas czekać, natomiast też z perspektywy spodu należy obserwować stówkę, tak? Wygląda na to, że Włochy zostały wydłużone, zostanie lockdown we Włoszech, jest wydłużony do 3 kwietnia. Czyli na ten moment dwie pary obserwuję eurofranka dolara z frankiem z perspektywy decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego. Zobaczymy, czy będzie jakiś ruch. Nasdaq technologiczny pod poziomem 7000 zszedłbym sobie na niższy horyzont czasowy typu 5 minut albo minuta i popatrzył nad próbą zawracania
rynku, to o czym wspominałem wcześniej. Euroaustralijczyk na ten moment, stąd teoretycznie może być podbicie, o którym sobie rozmawialiśmy. Zresztą tutaj byki próbują rysować dolny cień. Mnie jednak interesuje ewentualnie, jak się będzie rynek zachowywał przy teście 94,20, 94,40, czy tam będzie jakaś szansa na odrzucenie, bo mnie bardziej z perspektywy możliwej stabilizacji rynku, tak? Jeszcze raz powtórzę dla tych, którzy ewentualnie później dołączyli do nas. Mówiąc o stabilizacji rynku, ja nie mówię o tym, że kończą nam się spadki, tak, żebyśmy byli w ramach tego samego toku myślenia, albo znaczy może nie tyle tego samego toku myślenia, co bylibyśmy po tej samej stronie, to o czym ja chcę powiedzieć, że ze względu na wpompowanie tych miliardów dolarów w system finansowy, to ta stabilizacja jest możliwa. Czy to zatrzyma koronawirusa? Nie. Tak, swoje musimy z tym koronawirusem przejść, co sprawi, że w pewnym momencie po stabilizacji, jeśli będziemy mieli efekt domina w ramach potencjalnych bankructw i tak dalej, no to przyłożenie kolejne jest szansa na kolejne przyłożenie i na powrót niedźwiedzi, tak? Natomiast samo wpompowanie kasy, tak, gdzie większość banków inwestycyjnych w tej chwili na tak zwanym stand-by'u, jeśli chodzi o 24 godziny na dobę i próbie podtrzymywania rynku w zależności od tego, co który z polityków powie. Także tak, sądzę, że jest szansa na stabilizację, bazując oczywiście na wykresach i wpompowanej kasie. Czy mam rację, to się okaże. Także wracając do Nasdaqa, pod 7000 albo już na kasowym, w zależności od tego, jak to będzie wyglądało, próba podejścia. W związku z czym euroaustralijczyk też mi pasuje bardziej z krótkiej strony rynku. Na ten moment czekamy na decyzję Szwajcarskiego Banku Centralnego. Patrzyłem na funta rano, na samym starcie naszego spotkania, ale funt nie zrobił tego, co ja sobie wyobrażałem, że zrobi. Chciałem zobaczyć na tej świeczce czarnej dolny cień i zamknięcie w okolicach otwarcia sprzed 2 godzin, tego nie zrobili, to chyba, że tutaj zrobią swojego rodzaju sandwicha, przepraszam, hot doga, natomiast to jest wąska konsolidacja, a ten spadek to jest szeroka konsolidacja ewentualnie i nic więcej na ten moment na funcie. Ja już wspominałem o tym, że ten dolny cień teoretycznie powinien na kilka dni ustawić gdzieś tam jakiś dołek na funcie, ale to nie znaczy, że zobaczymy V-kę, a bardziej właśnie kwestię stabilizacji i albo 16,30, albo 17,70 teoretycznie na funcie. Dlatego nie spoglądam tutaj na funta z frankiem, jeśli już, to ten euro mnie bardziej interesuje. Ok, jesteśmy po decyzji Szwajcarskiego Banku Centralnego. Euro CHF nie uderzył w poziom, na który czekam. Bardzo jestem ciekaw, jak się zachowa tutaj frank w tej chwili na notowaniach z dolarem. Tu ma podaż potencjalną. No i na razie reaguje, tak? Mnie interesują właściwie dwa poziomy. Pierwsze podejście byłoby w okolicach 5,37. Właściwie to my możemy nawet wstawić tutaj zlecenie. 5,37. Druga kwestia to jest
ewentualnie 1,05. I z obroną maksymalnie, jeśli będziemy spadali, to z obroną na 4,85. Dwie rzeczy są tutaj możliwe w zależności od tego, co kto preferuje, bo można albo zeskalować to, albo wejść z pełną pozycją 12-pipsowym stop lossem, bo generalnie over-under tutaj na tym eurofranku over-under powinien być broniony, w związku z czym co można zrobić, to wejście na over-under stop zaraz pod. OK. Jeśli tu zostaniemy wyrzuceni, to podejście pod 1,05 też z 12-15 pipsów stop loss, albo zejście na niższy horyzont i przy pierwszej zawracającej próba otwarcia. No, tych szkół otwierania jest mnóstwo, to każdy musi dopasować to do siebie. Jeśli chodzi o eurofunta, to już pewnie po naszym spotkaniu, jeśli się zadzieje, jak będę podchodził pod eurofunta. No chcę zobaczyć złamanie, tak? I to jest to miejsce, z którego w nocy tutaj. To jest to miejsce, z którego w nocy wychodziliśmy na maksy azjatyckie. Okay? Jeśli obronimy te poziomy w tej chwili, jeśli tutaj euro zawróci, to mój tok rozumowania podpowiada mi, że przynajmniej powinniśmy zabrać jakieś stopy i w przypadku odrzucenia, czyli korpus, nie ma znaczenia kolor korpusu, ale górny cień będzie miał tutaj znaczenie i zamknięcie pod tymi poziomami, to mógłby być short ze stop lossem powyżej, albo jeśli dojdzie teraz do złamania i zejścia niżej, okay, to dla mnie to będzie kwestia po osiągnięciu maksów. Całe wydarzenia z reszty sesji azjatyckiej to będzie kwestia konsolidacji, w związku z czym to, co będę chciał zobaczyć, to nie tyle retest dolnego ograniczenia i złamanie tego, chciałbym zobaczyć spike w kierunku 50% tej konsolidacji i dopiero próbować tradować shorty z okolic 94,65-94,75 w kierunku 93,15 i 92,70. Jeśli mój scenariusz na euro Australijczyku nie będzie realizowany, to tutaj jeszcze jest inna możliwość, a mianowicie kwestia takiego 1:1 i 85, czyli kwestia konsolidacji z dnia wczorajszego. I stąd ewentualnie dopiero stąd longi z okolic 85 w kierunku 89. Takie longi bardziej by mi pasowały. Nie chcieli nam zrobić over-under. Tok rozumowania prawidłowy. W
przy scenariuszu ze stop lossem tylko pod over under, no to praktycznie rzecz biorąc już by było 3 do 1 i po robocie, tak? No ale jak się nie ma co się lubi, to trzeba kombinować dalej. Są pytania, to śmiało. Spróbujemy sobie przygotować kwestie związane z etkiem. No i dalej mi wychodzi, że te okolice 1.10, czyli nadbicie tych maksów, nadbicie maksów z dnia dzisiejszego z Azji, to o czym wspominałem wcześniej, teoretycznie rzeczywiście może mieć w dalszym ciągu ręce i nogi. Czyli to, co ja bym chciał zobaczyć, bo jeśli zrobimy stąd 1 do 1, okay, to tu był max, to ten będzie gdzieś tutaj. Tak? Mamy ten dystans kilku pipsów różnicy między tym dołkiem a tym obecnym dołkiem, czy gdzieś tutaj te poziomy, zwłaszcza że na tym 15-minutowym wykresie, no tu jest szansa na podaż, co by się idealnie wpisywało w scenariusz z szukaniem płynności stop lossów powyżej tych poziomów. Być może, że właśnie o to chodzi, że takim wyjazdem wystraszyć wszystkich, zaprosić do kupowania, natomiast z perspektywy, bo stopy będą bardzo bliskie w tym wypadku, powyżej 10, albo 0,6, albo 16, to będzie można pewnie ocenić po zachowaniu się kursu w momencie, kiedy już dotrzemy do tych poziomów. Sporo w dniu wczorajszym, jakby nie brałbym, nie tym się podpieram, tak? Szukając miejsca do sprzedaży euro, bo i w notowaniach z funtem, i w notowaniach z Australijczykiem, i tutaj w notowaniach z dolarem, żeby była jasność, to o czym powiem za chwilę, to nie jest dla mnie główna podpórka do tego, żeby no, tak mi wychodzi z tego, jak ja sobie na rynek spoglądam. Natomiast wczoraj bardzo dużo mówiło się, oczywiście są to. W każdym takim artykule zawsze jest trochę prawdy, zawsze jest trochę naciąganych rzeczy, ale do czego zmierzam, że akurat dość sporo było artykułów w dniu wczorajszym, no nie mam żadnego linku przy sobie, natomiast jeśli pogooglujecie, to na pewno znajdziecie o możliwości tak naprawdę, oczywiście o rozsypaniu się Unii Europejskiej mówi się prawie od zawsze, tak? Natomiast w jednym z artykułów było bardzo ciekawie zadane pytanie, czy Unia Europejska przetrwa test, jakim jest koronawirus. No bo tutaj to, o czym powtarzam od jakiegoś czasu. Koronawirus jest takim wczesnym świętym Mikołajem dla polityków i niektórych bankierów centralnych, bo to nie będzie, że Powell, to nie będzie, że Lagarde, to nie będzie, że Draghi albo Carney albo ktoś jeszcze inny, tylko że koronawirus, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że w cudzysłowie kto jest w tej chwili przy korytku, to prawdopodobnie będzie ostatnia okazja dla tych, którzy są przy korytku do tego, żeby bez żadnych zahamowań napakować tyle, ile tylko pomieszczą, bo kwestia koronawirusa, ja o tym wspominałem w ostatnim fleszu chyba, będzie otwierała każde drzwi, tak? Czyli ktoś przyjdzie, tu najlepszym przykładem jest, nie każdy może z Was wyłapał, tak? Ale najlepszym przykładem jest amerykański sekretarz skarbu,
który o 11 czasu Nowy Jork w wypowiedzi dla stacji telewizyjnej mówi, że będą szukali pakietu do walki z koronawirusem, będą szukali poparcia na 800 miliardów, po czym dwie godziny później szuka tego poparcia, ale już nie na 800 miliardów, tylko na trylion 200, tak? Czyli już nie wiem, ile tych zer tam. W każdym bądź razie, tak jak mówię, no to będzie otwierało wszystkie drzwi. Jak już kurz opadnie po tym koronawirusie, jak zacznie się liczenie, jak zacznie się sprawdzanie, jak wygląda dług poszczególnych krajów po koronawirusie. Oczywiście tam ci, co są teraz przy korycie, oni się nie będą tym martwili, natomiast wtedy tak naprawdę będziemy mieli prawdziwy obraz. No i w związku z tym też jest to pytanie w wczorajszym artykule, czy Unia przetrwa test, jakim jest koronawirus. Tu kwestia, to o czym wspominałem, o wyciąganiu kasy, oczywiście kwestia przede wszystkim Włochów, którzy momentalnie, oczywiście, żeby była jasność, to jest tragedia, co się dzieje we Włoszech, bez dwóch zdań, natomiast kwestia ilości środków i szybkiej reakcji, tak, a próba wyczucia w cudzysłowie w ramach tej tragedii swojego biznesu i z perspektywy szybkiej reakcji typu, że pierwsze co to zwrócimy się do Unii o zwiększenie dziury budżetowej i tak dalej, a zwiększenie tych limitów, możliwość ich przekroczenia. No tak to będzie wyglądało przez jeszcze jakiś czas, tak? Powiem szczerze, że jak na tak wielką zmienność, z którą mamy w ostatnich dniach do czynienia, to dzisiaj Londyn jest w miarę opanowany, w miarę spokojny. No tak, skoro mieliśmy 1000 pipsów przelotu na euro Australijczyków w czasie sesji azjatyckiej, to rzeczywiście nawet market makerzy muszą czasami odetchnąć. Sobie pewne kreski usuniemy, żebyśmy nie mieli za dużo bałaganu. Zobaczmy, co tam na tym franku, jeśli chodzi o komentarze. Bez zmian, jeśli chodzi o minus 0,75. No i kwestia interwencji, której należy się spodziewać, to wszyscy wiemy. Chociaż przy 1,20 próbowali trzymać kotwicę, też mówili, że forever. Żebyśmy sobie, a propos tego, o czym wspominałem w ramach ewentualnego uspokojenia rynków, żebyśmy sobie zdali sprawę, to warto przypomnieć sobie pewne kwoty, o których my mówimy, tak? No kwestia wyobrażenia sobie tych zer. Jeśli chodzi o rezerwę federalną, no to tam 700 miliardów, 750 Europejski Bank Centralny, w tym wypadku 750 miliardów euro, 400 miliardów Bank of England, 12 trylionów jenów, Bank of Japan. Kuroda to już chyba jest właścicielem wszystkich ETF-ów w Japonii. No ja już nie wiem, on chyba już sam od siebie odbiera z prawej ręki do lewej, żeby tylko spróbować podnieść ceny.
550 miliardów chińskich juanów People Bank of China, PBOC. Natomiast kwestia jena generalnie, myślę, że słabość w notowaniach z dolarem może po części wynikać, ja już się wypowiadałem na ten temat, może po części wynikać z obaw związanych z olimpiadą, gdzie oczekiwania o pobudzenie gospodarki, bo olimpiada i chodzi o całe wszystkie eventy, wszystkie wydarzenia, które mają miejsce dookoła w ramach olimpiady, było taką nadzieją na ewentualne pobudzenie tej zmrożonej japońskiej gospodarki. I tutaj być może kwestia przesunięć, jeśli chodzi o letnie igrzyska, być może, że to po części wpływa na słabszego jena, bo generalnie rzecz biorąc, z perspektywy wydarzeń, z którymi mamy do czynienia na rynku, to generalnie rzecz biorąc jen powinien wracać do domu tak naprawdę, a ten jen nie do końca tak do domu wraca. Zobaczymy, co w przypadku franka. Jadą jakby w nasze poziomy. Ja to będę chciał zrobić na dwa, tak jak żeśmy, czyli nie biorę tego over under tutaj na zasadzie 1,537, 1,535 i stop 12 pipsów, tylko tu i stop 12 pipsów pod 1,05, czyli w okolicach 1,488, może 1,486. Na ten moment, tak jak wspomniałem, gdzieś tam próba zwizualizowania sobie indeksów, chociażby Nasdaqa i podwójnego dolnego cienia, w związku z czym jakaś kwestia odrobiny stabilizacji, coś czego spodziewam się, w związku z tym spoglądanie na pary i próba podejścia od pozytywnej strony ryzyka, to jest to, co na ten moment, tak? Tylko jedna istotna rzecz, że my za 11 minut z hakiem się rozłączymy, i później może się zdarzyć wiele sytuacji. To może na przykład wpłynąć na zmianę mojego nastawienia, tak? Co może wpłynąć na to, że mogę usunąć zlecenia już później z eurofranka, albo mogę uciekać już z otwartych pozycji przed złapaniem stop lossa. Na przykład jakieś negatywne informacje typu, że w końcu oficjalnie wiemy, komu repo nie pomogło, tak? Czyli że w cudzysłowie jakaś firma do piachu albo kilka firm do piachu, tak? Jednym słowem, że będziemy mieli kwestie związane z jakimś bankructwem. Wirusem, w związku z czym bójdę na kółkach, tak? Ale tak jak mówię, no, koronawirus otworzy wszystkie drzwi i koronawirus będzie dobrym wytłumaczeniem dla czegokolwiek w chwili obecnej, co mam nadzieję, że jeśli jest z nami jakiś pan Kowalski, to się nie obrazi, co Kowalski w Polsce, a John w Ameryce przyjmie do wiadomości, tak? O, zbankrutowała ta firma, o, ten cholerny koronawirus. A tak naprawdę dupowaty zarząd, za przeproszeniem, tak? I tyle. I wtedy, a rzeczywiście, gdyby nam się coś przed otwarciem w Stanach Zjednoczonych w okolicach 13, 14 czasu polskiego, no tu musimy uważać, musimy wiedzieć gdzieś tam, o której godzinie zwracać uwagę na niektóre newsy, które się pojawiają, no to mogłoby zmienić kompletnie moje nastawienie i gdzieś tam kontynuacja do spodu, jakieś dolne widełki jak zwykle, bo do tego nas ostatnio rynek przyzwyczaił, jeśli chodzi o amerykańskie indeksy, tak? Jeśli nie było widełek dolnych w ostatnich dniach, to
ciężko było mówić, że dzień jak co dzień. Dolne widły no to dzień jak co dzień. Kwestia złotówki, bo jeszcze Piotr pytał o złotówkę. Zacznijmy od euro.pl-a. Weźmy sobie tygodniowy, bo przynajmniej będzie odrobinę lepiej widać. Ja myślę, że nie zrobimy błędu, jeśli całość tutaj, poza tą, nazwałbym to, poza tą anomalią, tak? Czyli tu, gdzie najczęściej spotykaliśmy się z ceną, no i góra, zaraz to trochę zwęzimy. Jeśli odłożymy to w ten sposób, jeśli odłożymy to do góry, through the roof, czyli tak naprawdę te maksy mają szansę zostać wzięte. Kwestia ewentualnego podejścia, bo jeśli spodziewam się uspokojenia rynku na chwilę chociaż, tak, to jeśli tu dojdzie do pozytywnego zamknięcia, ok, to później cofnięcie. W rejon 4,35, 4,37 i próba ataku na piątkę z perspektywy średniego terminu może mieć ręce i nogi. Oczywiście sporo będzie zależało od rynkowego sentymentu, bo to byłoby to kolejne przyłożenie według mnie, bo tu mówimy o średnim terminie, to jest wykres tygodniowy, żeby była też jasność. A mówimy o kwestii związanej z na razie uspokojeniem. Natomiast to najprawdopodobniej nie będzie tak, że nie będzie kolejnego przyłożenia, bo tak jak mówię, każdy, kto będzie mógł w tej chwili z problemami, myślę, że też gdzieś tam jedna z moich spiskowych teorii dziejów mówi o tym, że wręcz prawdopodobnie, oczywiście Fed wie najlepiej, kto ma w tej chwili kłopoty, więc może być moment, że odgórnie pójdzie, słuchajcie, jesteście w słabej kondycji finansowej, już więcej wam nie możemy dać kasy na przykład, tak? Bo już drukarki przestały drukować, no to ze względu na koronawirusa możecie rynkowi powiedzieć, że idziecie w dół. I myślę, że taki efekt domina będzie mieć miejsce po tej pierwszej próbie uspokojenia, kiedy będzie się wydawało, że delikatnie ten kurz opadł, po co? Bo generalnie rzecz biorąc, okej, Chiny ruszyły, prawie cud w Chinach się wydarzył. OK. Natomiast co z tego, że im wraca produkcja, jak będą musieli ograniczyć eksport czy do Europy, czy do Stanów Zjednoczonych? Popatrzcie, zwróćcie uwagę na przykład na informacje, które napływają na rynek, jeśli chodzi o na przykład transport morski, tak? Czyli statki, które wpływają po towar do portów w Chinach. Dzisiaj w nocy była informacja, że muszą stać 14 dni, zanim się zapakują i wypłyną. Okay? Także to nie jest chwilowe, to nie jest tak, że jak co niektórzy na początku mówili, że to 2 tygodnie, miesiąc i wszystko wróci do normy, bo okej, okay, sytuacja, to czego sobie wszyscy życzymy, żeby nam się uspokoiła, okay? Natomiast będzie ta druga fala efektu po koronawirusie, tak? Tak, tak to widzę na ten moment. Czy mam rację, no to to się okaże, czy mój tok rozumowania, który jest na ten moment taki, czy pójdzie w dobrą stronę. Próba podsumowania. Generalnie rzecz biorąc, na ten moment ten wczorajszy spike bardzo mocny na funcie w kierunku 1,15, to są poziomy wynikające z wykresu miesięcznego, jeśli się popatrzy w lewą stronę, wygląda na to, że na razie rzeczywiście jest to tymczasowy dołek na funcie, bo jeśli te poziomy runą, to ja kiedyś wspominałem o 1,10, jak byliśmy na 1,20 parę, co niektórzy się śmiali, stukali się w głowę, nie wykluczałbym później też parytetu na funcie. Zresztą tak samo, co niektórzy się stukali w głowę, jak oglądali pod koniec grudnia flash weekendowy, w którym mówiłem o tym, że ropa
37 i niżej. No ale tak to jest. W związku z tym, że ten funt ma szansę mieć ten dołek tutaj, to nie tyle przez, chcę dać temu wyraz, nie tyle przez dolara, ile przez euro. No i tutaj jest plan taki, że albo łamiemy ten poziom, który jest testowany w chwili obecnej, czyli tą strefę łamiemy i wtedy powrót do oryginalnej zmienności azjatyckiej 50% short, albo bronimy tego poziomu i wtedy to, co chciałbym zobaczyć, to wybicia azjatyckich maksów, górny cień i dopiero short. Bardzo podobnie sytuacja będzie miała miejsce w przypadku ETK-a. Dalej według mnie okolice 1.10 i tutaj pewne rzeczy na bazie jakichś równości ruchów sprawiają, że rzeczywiście azjatyckie maksy mogą być brane pod uwagę przez rynek. To może być zaproszenie, o Edek tak mocno zyskał na wartości. To może być zaproszenie do tańca kupujących, bo nikt w ostatnim czasie na eurodolarze tego Edka nie kupował. Czyli wybicie, poszukanie płynności azjatyckiej maksy, dojechanie do podaży, która ma tutaj miejsce, idealnie nam się wpisuje w ten temat i dalej ewentualnie do spodu. O tyle rozwiązanie pozytywne, że kwestia stopów jest w miarę bliska, bo albo powyżej 1.10.06, albo powyżej 1.10.16. Jeśli chodzi o euro-australijczyka, 1000 pipsowy range w ciągu tylko azjatyckich godzin, jeśli się nie mylę, myślę, że się nie mylę, wszystko na koniec Azji oddane. Kwestia tego, w którym miejscu jesteśmy w chwili obecnej i jaką mieliśmy reakcję. Tutaj zeszliśmy według mnie trochę za nisko, ale to nie zmienia faktu, że 1 do 1 da nam okolice, jeśli to jest range, który został złamany, to tu będzie 50%, to o czym mówiłem, okolice 94,20, 94,40. Będę szukał miejsca do krótkich pozycji. Istnieje możliwość na euroaustralijczyku, że ta realizacja zysków, to, z czym mieliśmy do czynienia tutaj, będzie kontynuowana, w związku z czym to, ta korekta, a cały ten ruch będzie odłożony do spodu, tam nam wychodziło 85 z hakiem, tak, jeśli się nie mylę, i wtedy longi z tych poziomów jak najbardziej w kierunku 1.90 teoretycznie mogłyby mieć miejsce i mogłyby mieć ręce i nogi. Nasdaq na ten moment, w związku z tym, że jesteśmy pre-market, w związku z tym, że mamy do czynienia ze swojego rodzaju konsolidacją i jesteśmy raczej przy górnym ograniczeniu tej konsolidacji, okay, to na ten moment pre-market w dalszym ciągu chciałbym zobaczyć cofnięcie poniżej 7000. Ktoś powie, Piotrek, ale ty mówisz o cofnięciu 300 punktów. No to popatrzcie, jaką mamy zmienność w ostatnich dniach. 300 punktów to jest nic specjalnego. W każdym razie im niżej, tym lepiej, a ze względu na to, że mimo wszystko tej stabilizacji jako takiej na ten moment się spodziewam, to właśnie te poziomy pod 7000 do góry pierwszy cel, drugi cel. Natomiast, żeby była jasność, my zrobimy 10-12% i prawdopodobnie będzie szukanie nowych shortów na indeksach w ramach tej drugiej, ewentualnie gdzieś tam w kwietniu, jak się okaże, tak, bo na razie wszystko jest optymistyczne, przekładane na okolice 3 kwiecień, okolice Wielkanocy, a się okaże, że trzeba wszystko poprzekładać, powydłużać terminy, to przyjdzie ta, według mnie, druga fala ewentualnej wyprzedaży. Bez zmian, jeśli chodzi o szwajcarski bank centralny i decyzje w sprawie stóp procentowych. W przypadku ewentualnych longów na USDCHF-ie chciałbym zobaczyć cofnięcie, poszukanie tej płynności, jeśli chodzi o minima z dnia wczorajszego, jakiś dolny cień. A wiemy, że przy tej zmienności takie rzeczy są możliwe i popyt ewentualnie wykorzystać w okolicach 95-50. Natomiast z perspektywy, jeśli ktoś nie lubi długich na dolarze z frankiem, woli krótkie na dolarze z frankiem, to my żeśmy sobie wcześniej zrobili 1 do 1 i wyszło nam na górnym ograniczeniu tej podaży, czyli w okolicach 97-85, może okrągły 98, jako próba chwilowego odrzucenia.
A z perspektywy eurofranka kwestia próby podejścia dwa sposoby, tak? Albo ze skalowaniem 5,35 i 5,00 z ogólnym stop lossem pod 4,88, albo na dwa razy, tak? Czyli ten over-under, z którym tu mamy do czynienia, uderzenie 4,35, stop pod 4,28, 4,27, bardzo bliski, wtedy bardzo szybko risk-reward do zrobienia. A jeśli wyrzucone, no to już doczekanie do tego, żeby zjechali, przetestowali psychologiczny poziom 1,5, przetestowali szwajcarski bank centralny, czy rzeczywiście jest skory do interwencji, też stop wtedy w okolicach 12-14 pipsów, jeśli chodzi o eurofranka. I to generalnie, że o, i mamy zamknięcie na godzinowym, mamy zamknięcie poniżej tych poziomów, no to wygląda to dobrze, w związku z czym na eurofuncie retest wszystkiego, co w kierunku 94,65 ewentualnie. I tak by to wyglądało. Tak by to wyglądało. Trochę spokojniej po fajerwerkach podczas sesji azjatyckiej, ale to nic. Przed nami 6 dodatkowych spotkań, spotykamy się w każdy poniedziałek i czwartek o 9 rano w ramach live tradingu organizowanego przez Forex Club, partnerem Tickmill. Na dzisiaj to tyle, bardzo serdecznie dziękuję. Nie dajcie się złapać w pułapkę, pamiętajcie o zanalizowaniu dolara na koniec tygodnia. Pytanie, czy będziemy powyżej 100, czy poniżej 100. Jeśli powyżej, to czy 108 będzie kolejnym celem. Wielkie dzięki, miłego dnia. I jeszcze raz, nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.